Krzysiek Stanowski wypuścił dzisiaj Dziennikarskie Zero w sprawie Pandora Gate. I kurde, to co tam powiedział, to jest tak tendencyjne i ja nie wiem, ja rozumiem, że stoi w kontrze do tego, co się dzieje. Ja rozumiem, że jest wkurwiony, ludzie są wkurwieni, wszyscy są wkurwieni tym, co się dzieje i dzieją się rzeczy naprawdę straszne i złe, ale narracja, która jest pokazana w tym Dziennikarskim Zerze, to jest przegięcie i tak jak lubię Krzyśka i cenię jego dziennikarstwo właśnie za taki ostry język, za taką bezkompromisowość, tak tutaj to jest trochę przegięcie, bo zaczynając od początku, najpierw pokazywanie takie, że o, to są influencerzy, nie wiecie, kim są influencerzy, no właśnie są nikim. Takie umniejszanie twórcom, jakby nie wiem, jakby to wszystko spadało im z nieba. No może trochę po części tak jest, ale żeby stać się dużym twórcą, to też trzeba włożyć w to dużo pracy, trzeba mieć jakąś charyzmę, trzeba mieć jakieś, nie wiem, trzeba mieć coś w sobie, a on potem mówi, że o, on myślał, że jako dziennikarz to będzie rozmawiał z mądrzejszymi od siebie, a rozmawia z głupszymi. Takie wywyższanie się, nie wiem, które często jest chyba tylko w jego głowie. Na przykład wystarczy sobie zobaczyć, nie wiem, Hate Park z Wardęgą, jak się zachowywał. Nie wiem, nie uważam, żeby Wardęga był jakiś mega głupszy od niego. Ogólnie nie każdy streamer i nie każdy twórca to idiota, bo tak jak niektóre rzeczy powiedział dobrze, to, że na przykład wycieranie sobie mordy terapią, że teraz każdy, który coś odjebie, to na magiczne zaklęcie terapia już próbuje być nietykalny. I tak nie powinno być. I z tym się akurat zgodzę, ale dużo rzeczy też tam bardzo ponaciągał. Na przykład powiedział, że internet gloryfikuje bandytów, że teraz największa wartość to iść i dać sobie po mordzie, bo nie wiem, że jacyś bandyci z więziennym żargonem przejęli cały internet. Przecież to jest kompletna bzdura. I ja nie wiem, co miał na celu ten materiał, co miało na celu, nie wiem, gadanie takich rzeczy. Takie gadanie, że nie wiem, że internet stał się strasznym miejscem i nie ma już tam nic pozytywnego. Jest tam samo zło. No to, nie wiem, bzdura kompletna i co do rodziców, że powinni kontrolować swoje dzieci, to tak, ja się z tym zgodzę. Rodzice powinni mieć wpływ na to, co oglądają swoje dzieci, powinni to kontrolować, ale nie można przez to demonizować twórców i nie można oczekiwać od ludzi z internetu, żeby wychowywali nie swoje dzieci. To nie jest sprawa, nie wiem, często się słyszy takie rzeczy, że jak ktoś coś robi, to a co na to twoi młodzi odbiorcy? Kogo to obchodzi, co na co czyjś młodzi odbiorcy? Od wychowywania dzieci są ich rodzice, a nie twórcy. Twórcy są od tego, żeby robić to, co uważają, a to w rodziców interesie powinno być to, czy ich dziecko to ogląda, czy nie. A teraz przychodzi Krzysiek Stanowski i mówi, że państwo powinno zmienić internet. No i pewnie państwo takie właśnie jak on, czy jak politycy, które właśnie będą, którzy będą strzelać z armaty do muchy i zrobią więcej złego niż dobrego. Ludzie, którzy się na tym kompletnie nie znają. Owszem, mogłyby przyjść jakieś zmiany w internecie, można by go było zmienić na lepsze, ale niech wezmą się za to ludzie, którzy ogarniają, co się w tym internecie dzieje, którzy nadążają przede wszystkim za tym internetem i którzy naprawdę chcą coś zmienić na lepsze, a nie bawić się w kolejnego szeryfa, który robi tylko pod swoje widzimisię, bo to nikomu nie wyjdzie na dobre. To wszystkim wyjdzie raczej bokiem. Pozdrawiam.